Siemaneczko, z tej strony Wodzu, a to jest mój drodzy odcinek z Wormsów. To jest ta taka wersja, na której ja się wychowałem, taka według mnie najbardziej klasyczna, oldschoolowa Armageddon. I na kanał trafi nowa playlista, która będzie się nazywać Luźne Granie. I tutaj będą takie gry, w które można sobie pyknąć po prostu od tak, które powiedzmy główną myślą przewodnią tego będzie to, że te gry nie będą wymagać takiej swoistej kontynuacji, nie będą mieć takiej swoistej fabuły, prawda? Te Wormsy na przykład pasują. Na pewno pojawi się tutaj też... zresztą nie będę mówił, zobaczycie. Mam do was prośbę, napiszcie w komentarzu, co wy byście chcieli jeszcze zobaczyć takiego. Takie po prostu, wiecie, luźne, krótkie pogadanki. Nie, można to obejrzeć przed szkołą, w trakcie posiłku, mam nadzieję, to, że to będzie fajne. Ja to też tworzę, nie ukrywam, dosyć na szybko, przed wyjściem. No i słuchajcie, jak się będzie podobać, mam nadzieję, że się będzie podobać, łapka w górę. Jak się nie będzie podobać, łapka w górę. I jak się podoba czy nie podoba, zasubskrybuj, bo warto, zachęcam do tego. Lecimy. Skomentujcie, pamiętajcie, skomentujcie, co wy o tym myślicie i co byście chcieli zobaczyć. A ja się do tego oczywiście ustosunkuję, najlepiej jak będę mógł. To jest na szybko, naprawdę na szybko. Tak mega na szybko. Oczywiście tego będzie więcej, jeśli wyrazicie taką... Nalotów jeszcze nie mogę, okej. Okay. Jeśli wyrazicie... chęć, tak? Dobrze mówię, jeśli wyrazicie chęć oglądania czegoś takiego, to tego będzie oczywiście więcej. No mam nadzieję, że się wam spodoba. Dobra. Ja nigdy nie byłem w Wormsy bardzo dobry, ale słuchajcie, no będę próbował, no. A niech to! Zrzut! Powiedzmy, że pierwszej akcji nie było. Tej pierwszej akcji nie było, jej nie było. Nie, ona się po prostu... ona się nie wydarzyła. Ona się po prostu, kurde, nie wydarzyła. Ognia! Pomocy! O, nie, no świetnie mi idzie. Niech na bardzo dobrze ci idzie, Wodzu. Dobry z ciebie robak, Wodzu. Hop! To my byśmy tutaj kolegę potraktowali trochę, co? Trochę dostał. I schowaliśmy się. Niech no cię złapie. Nie było tak źle. Tym razem nie było tak źle. Tym razem nie było tak źle. No, co kolego kombinujesz? Nie podoba. Ale menda, no. Ale menda. Będzie boleć. Cholera jasna, kolejna. No tu mieliśmy szczęście, bo to by nas zabiło raczej. To by nas raczej zabiło. Tutaj wiecie, moją ulubioną bronią zawsze było to. Nie, nie to. Był taki granat, który robił halleluja i nie pamiętam, co, który to był. Chyba, że go jeszcze nie ma, wiecie? Chyba, że go jeszcze nie ma. My natomiast, myślę, też możemy koledze... Ja nie wiem, gdzie ona jest. Oj, chyba w dupę my też dostaniemy, co? Czy nie? No jednak nie, tylko kolega dostał. No to dobrze, to było dobrze. To było ok, to było spoko. Wormsy, kurczę, powiem wam, jak mam 24 lata, to ostatni raz grałem, nie no, może z 4 lata temu, 3-4. Ale jest to jedna z gier, na których się wychowałem. No niestety powie, nasz Worm numer 3 powie już dobranoc pewnie. Dokładnie. No trudno. Będziemy się powoli uczyć, prawda? Tak to jest. Tego tutaj zipka możemy... O, trochę nasz dostał, ale on jeszcze dostanie. O.
jajca. Nasz tylko 8, także nie było tak źle. Znaczy uczyć się będziemy sobie przypominać powoli. Gincie! Ała! No niedobrze. Nieładnie. Nie powiem. Weźmiemy linę. Jakbym tą linę zaczepił o tu. Mogę sobie podejść teraz i tobie, kolego, powiedzieć dobranoc. O ile go to zabije. Już po tobie. No, niestety nie. Niestety nie. No dobra, no dobijemy przynajmniej tego, co? Dobijemy przynajmniej tego. Jak tu się rzucało granatę, a można tak, na lajcie, to spoko. Ciekawe, czy ja nie dostałem. Także spoko. To żałujesz. Do zobaczenia. Przynajmniej kolejną ofiarę tej naszej potyczki zabraliśmy ze sobą, prawda? Kolega nas pewnie załatwi. Ognia! No, dokładnie. Masz za swoje! Pięć życia jeszcze! Pięć życia! O, żeż gnoju ty! To ja ci zaraz dam. Gincie! Akurat... Nie to chciałem zrobić, ale wyszło też dobrze. Nie powiem. O, kolego! Coś ty z byka spadł, czy co? Co robisz? No dokładnie, co ty robisz, gościu? Co ty robisz? Co ty tutaj robisz? O, i to samo. No dobra. No, końcówka taka nie ten, prawda? Nie, raczej nie, nie przewidziałby nikt takiej końcówki. No, oczywiście wiadomo, jak to się skończy teraz. Niestety, także do widzenia. No my zaraz gramy następny mecz. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, przy następnym meczyku. Miejmy nadzieję, o, tutaj mamy idealnie, żeby go tutaj, wiecie o co chodzi, prawda? Poszukałbym baseballa. Czy jestem ślepy, czy jego tu nie ma? Jest! Kolego, do widzenia! No. Także trzymajcie kciuki, żeby w tym meczyku poszło nam troszkę lepiej. Wielkie dzięki! Kolega pewnie w tego Worma 1 będzie strzelał naszego. Gincie! Dokładnie. Ale zabić nas to nie zabije, także spoko. Niech no cię złapie! Zrzut! A my zrobimy... coś takiego. Tylko pytanie, czy tą bronią, czy które to były naprowadzające? Nie pamiętam. A, walnę tym. Zobaczymy, co się stanie. Okej. Dobrze, że tam nie stałem, bo już mnie chyba nie było. Przynajmniej będę pamiętał, co to robi. Ups! Zrzut! Dobra, bo jak się puszczę, to co? To będzie lipa, nie? Więc muszę się troszkę
rozbujać. Uda mi się to rozbujanie się? Hop, lewo, prawo, lewo, prawo. Nie no. No i spadł, dobra, nie. To nie wyjdzie, no niestety, no. Miałem dobry pomysł. Miałem dobry pomysł, ale wykonanie gorsze, niestety. Dincie! Byłeś blisko, kolego, byłeś blisko. Rozkaz! Byłeś, kolego, blisko, blisko, blisko. Też bez sensu. Szkoda, że tego nalotu jeszcze nie ma. Kurczę. Jak wiatr leci w tamtą stronę, to powinno... Pudła. Dupa. No, co kolega wykombinuje? Gincie! Dobre, to było dobre. To było dobre. Już po tobie! Rozkaz! Rozkaz! Rozkaz, rozkaz! O, elegancko. I teraz zrobiłbym coś takiego. Dobra. I teraz... Czy mi się uda, czy nie? Mam jeszcze baseballa? Nie widzę go, nie widzę, nie widzę. To spróbujemy to. Nie, bo to jest kamikadze. To. No dalej! Myślałem, że wyleci troszkę, wiecie? Niestety nie wyszło, no ale trudno. To żałujesz. Pewnie nam gościu da kurczę bobu za to. Za karę, za karę. Ognia! No, ten się zaraz do nas przybije. Ale mimo wszystko, a nie, bo ich jest trzech, nas jest czterech. Także mamy przewagę, prawda? Mamy, powiedzmy, przewagę. Trzeba by ją dobrze wykorzystać. Kolego, ja bym ci podłożył bombkę. O, i ty jeszcze się poparzysz tym płomieniem, prawda? A, ładnie, ładnie, ty. Skurczybyku, ty. Szkoda, że do mnie trafił. Ale ma już tak mało życia, że słuchajcie, myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Mój kolega użył te... Cholera jasna. Jemu trochę lepiej to wyszło. Obawiam się, że to może mogło nas zabić. Zabiło nas, no niestety. Do zobaczenia. Ale teraz mamy wyrównane szanse, prawda? Nas jest trzech, ich jest trzech. Także są wyrównane bardziej troszkę szanse. Spróbujmy. Kurczę. Szkoda. Szkoda, naprawdę. To było mega słabe, no ale trudno. Gincie! Zastanawiałem się, dlaczego ten Prince Charles, który teraz strzelał, ma życia 125, ale już wiem oczywiście. Przecież brał apteczkę, prawda? A coś takiego? To by coś dało? O, troszeczkę. O, nawet lepiej niż myślałem, szczerze powiedziawszy. To był jednak... Efekt nie był aż tak bardzo zamierzony, ale przyszedł moje najśmielsze oczekiwania, nie powiem. Pożałujesz. Rozkaz. Dobra, kolego. Kamikadze robimy. Zginiemy razem z Princem Charlesem. Halleluja! Bang! Dwa robaki utopione. Robaki. Jak to co robię? No poświęciłem kolegę, no. Gincie!
No i co? No i teraz Prince Andrew... Rozkaz! Prince Andrew, no co? No idzie spać, prawda? A my wygrywamy elegancko misję. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, jak się podobało, łapkę w górę, napiszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Do zobaczenia.